Zasada siostry Faustyny była taka: jak ktoś mnie skrzywdzi, zaraz pomyślę, co mogę dobrego dla niego zrobić. Skąd przyjdzie mi pomoc? Miała wrażliwe serce, szczególnie na potrzeby drugiego człowieka. Kiedy mogła, to zawsze pomagała. I była też wrażliwa na Boga. Bardzo lubiła śpiewać. Bardzo lubiła. I był z tym pewien problem, bo miała podobno niski głos. Ale tak się zawsze pocieszała, że w niebie to ja już będę śpiewać pięknie. Też bardzo lubiła i bardzo dobrze potrafiła dekorować torty. A jak nagle przyjeżdżał biskup do klasztoru, to szybko wołali tą siostrę z pola, żeby ona udekorowała im tort, bo trzeba coś pięknego podać biskupowi. Siostra Faustyna była w swej zwyczajności nadzwyczajna. To się naprawdę nie kłóci. Bo z jednej strony była rzeczywiście osobą prostą, zwyczajną w tym dobrym słowa znaczeniu, a z drugiej strony nadzwyczajną w tym sensie, że miała naprawdę w sobie ogromną siłę, ogromną determinację do tego, żeby zrealizować w swoim życiu te plany, które wobec niej miał Bóg. Pracowała w polu, w ogrodzie, w kuchni. Któregoś dnia wstaje rano i mówi: Jezu, ja dzisiaj już nie dam rady, ale jeżeli Ty tego chcesz, żebym ja poszła jednak spróbowała, ja to zrobię dla Ciebie. I poszła do tej kuchni, ona podnosi tą pokrywę, a tam w środku są róże. I Jezus jej wtedy powiedział: Twoją ciężką pracę wykonaną z miłości do mnie zamieniał w bukiety pięknych kwiatów. Pan Jezus znalazł na nią sposób. Kiedy była razem ze swoimi siostrami w Łodzi na zabawie, jakiś chłopak poprosił ją do tańca, zaczęła tańczyć i nagle zobaczyła, że obok niej stoi Jezus, cały poraniony, Jezus z drogi krzyżowej, który mówi do niej: jak długo będziesz mnie zwodzić? Pytała Jezusa, co ma robić, i tam usłyszała w sercu, że ma jechać do Warszawy i wstąpić do klasztoru. Pan syna krwią zmazał wszelki dług. Święta siostra Faustyna pisała dzienniczek na wyraźne polecenie Jezusa. Dla niej było bardzo trudne pisanie dzienniczka, bo musiała pisać o rzeczach bardzo intymnych, osobistych. Tam są takie fragmenty w dzienniczku pokazujące, że to po prostu była wielka przyjaźń między człowiekiem a Bogiem, między człowiekiem a Jezusem miłosiernym. Siostra Faustyna umarła mając zaledwie 33 lata. Odchodzi gotowa, odchodzi szczęśliwa, bo wie, że idzie w ramiona tego, którego kocha, za którym tęskni. Powiedziała, że śmierć jej w ogóle nie przeszkodzi w tym, żeby pomagać nam, bo będzie zostawiać cały ten ocean szczęścia i schodzić na ziemię. Cuda są dowodem na to, że właśnie ta misja trwa, że siostra Faustyna żyje wśród nas, że działa. I te cuda nie dotyczą tylko katolików, nie dotyczą tylko chrześcijan. To są cuda, które wydarzają się w życiu każdego człowieka, również niewierzącego. Jest to szczególny jubileuszowy rok miłosierdzia w Kościele. I myślę, że siostra Faustyna bardzo się z tego cieszy i być może to ona też tam podpowiedziała Ojcu Świętemu. Święta siostra Faustyna dla mnie to przede wszystkim jest mój ratownik, mój osobisty ratownik.